Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Get it now. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W Esce Rock. 10 minut po 8, dopóki robimy sobie śmichy, chichy, no to jesteśmy niegroźni. Natomiast wiesz co, jak po naszej audycji ona go wyrzuca z domu, a on mówi: wszystkie orgazmy udawałem! Wszystkie! Rozumiesz to? To rzeczywiście muszę przyznać, że my mamy talent, wiesz, w rozbijaniu małżeństw. Ale to było zaledwie wczoraj, jak puściliśmy jego dźwięk. Jaka to szybka reakcja. Proszę Państwa, Maserak uciekł otworem jak po naszej wczorajszej audycji. Niezwykłe jest to, że to dzisiaj dopiero wtorek, a w tym tygodniu już trzeci raz się wyprowadza. Słuchaj, ale najlepsze jest to, że ona jest niewielka kobitka, prawda? Bardzo drobniutka. Taka drobniutka. Malusia, ona takie wielkie walizy podnosiła i przez okno. Gdzież o tym piszą w dzisiejszej Rzepie? No nie, w dzisiejszym Fakcie. Gdyby lecąca waliza zabiła na przykład Michnika, no to z pewnością napisaliby o tym w Wyborczej. Proszę Państwa, prosimy zwracać uwagę na nisko przelatujące wielkie walizy. A propos walizy, tak. Czy widziałeś wczoraj przewodniczącego prezesa Kaczyńskiego Tomasza Lisa? U tego, co ma wielkie łydy takie ogromne. Chciałem powiedzieć, to bardzo miły, wrażliwy, delikatny człowiek. Tomasz Lis? To nie ulega wątpliwości. No przecież nie, słuchaj, no przewodniczącemu było tak nie po drodze z tą kulturą. On cały czas mówił: nie mówmy o przeszłości, nie mówmy o przeszłości. Czy pan mówił ZOMO? Nie mówmy o przeszłości. Wykształciuchy, nie mówmy. No dzisiaj na 17 stronie z tej okazji Hanna Lis aż omdlała na ulicy. Zobacz, to prawdopodobnie córka Kaczyńskiego jest. Uderzyła się o nowy wizerunek prezesa. No właśnie chciałem powiedzieć. Jezus. No dobrze, no to tyle. Jakimś trzeba być durniem, żeby uwierzyć, że ten człowiek się zmienił. Słuchaj, jaki on był okropnie źle przebrany w te nowe maniery, wiesz? Wiesz tak co? Powiedział. Ale słuchaj, wywaliła podobno cały jego dobytek przez okno, tak jak czytam. Puchary też? On rozpoczął od... No jaki Maserak może mieć puchary, proszę cię. Rozpoczął od wyniesienia ogromnej walizy. Całe szczęście, że miała ona kółka, bo wyglądała na bardzo ciężką. No i tak w ogóle o Maseraku można spokojnie powiedzieć, że poszedł z torbami. No. I taką na koniec taką malutką torebeczkę wrzuciła. Taką malutką jak taka saszetka od herbaty. Wiesz co tam było w środku? A przez tyle lat używał tylko jednej, no. W środku tam było IQ. Poranny wojewódzki, Figurski. Poranny WF w Esce Rock. Witamy na naszym małym stepie szerokim, na którym wyścielane są, proszę Państwa... No właśnie, ciekaw jest to, jak skończysz to zdanie. Wszelkie informacje i doniesienia, czyli plotki i ploteczki z tak zwanych gazet brukowych. Chciałem Ci powiedzieć, że widziałem wczoraj... Dotarłem do końca? Tak, bardzo ładny finisz. Jakoś wyszło, wczoraj widziałem bardzo nowy klip pani Doroty Rabczewskiej. Maserak też miał ładny finisz. Jakiś nowy film? Nowy klip. Klip. I ona, wyobraź sobie, wyreżyserowała i napisała scenariusz. Aha. I muszę ci powiedzieć... A teraz... czy to jej jest ta piosenka Weź nie pierdol na przykład, która robi w tej chwili taką ogromną karierę w internecie? No. Ja przepraszam, na tym poziomie rozmawiać nie będę. Ale zacytowałem ci tytuł piosenki. Jest piosenka, którą dzisiaj przyniosłem Lodziara na lato. No co ty, dawaj Lodziarę na lato. No tak, puść Lodziarę za chwilę, ale posłuchaj o tym teledysku. O Ranesa, to nasz kolega? O Ranesa, Jezu, co ty z córką żeś dzisiaj rozmawiał? Jeny. O frajerze. Wyluzuj. Słuchaj, no i o tym klipie ci opowiem. Opowiedzieć ci? No mów. Dorota wyreżyserowała oraz napisała scenariusz do klipu. Nowego utwór pod to tam coś. Wyobraź sobie słusznie. Aha. I ona tak, zaskakująco, bo sama napisała scenariusz. No. W bieliźnie, na początku na tym łóżku się na lewą stronę tak wałkuje, przewraca, a po chwili nie zgadniesz. No. Na prawą się tak turla. Co ty opowiadasz? Ale posłuchaj, co jest po chwili. No. Jest takie suspensorium, rozumiesz? No. Że znowu się turla się na lewo w bieliźnie. Nie. I potem jest takie cięcie i w innej już bieliźnie turla się na prawo. Bracie, pamiętasz powiększenie Antoniego? Już mi pamiętasz powiększenie, a pamiętasz kobietę samotną Holand? Tak, tak. Fulman się tam tak przewraca. Ale na koniec, z jednej strony, a potem na drugą. Tam, gdzie jest wałek, to ona w tę stronę do nas jakby się naturla. Jak Marcello Mastrojani. Bracie, ja to oglądałem, jak ona się naturlała. Pomyślałem, o turlaj, że Jezu. Ale to wielka reżyseria. Puścimy Lodziarę na lato? Właśnie chciałem cię namówić, żeby z tej okazji, skoro już opowiedziałeś ten klip, Piosenka, która została zainspirowana życiem i twórczością Doroty R. Poczekaj sekundę. Jedna z najgorszych piosenek, jakie słyszałem ostatnio. Oscar B. Dajmy ludziom poznać tak zwane lyrics. Nowatorskie. Czy teraz będą pały do rozgrywki? Na lato, za to kłania się Szymborska. Tutaj ja gram na perkusji, posłuchaj. Mamo, przepraszam, nie mam z tą piosenką nic wspólnego. Jest samo południe, stopni chyba ze 200. Ale ten rik, nie? Który? Ten jeden. Idziemy na plażę, pełno ludzi w wodzie. Umówmy się, że dojdziemy do Lodziara na lato i dojdziemy. Tak, dobra, nie ma problemu. Ale wiesz, że jakoś mi się cieplej od tej muzyki zrobiło? Takie trochę gęstowskie, nie? Takie, ale wiesz co, no, naprawdę wyobraziłem sobie po prostu to wszystko. Lodziara na lato. Tam już tak jest. Dzień dobry TVN, twórcy z piosenki Lodziara na lato. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jarosław Kuźniar. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Oczywiście, że F. Drobne niedociągnięcia techniczne nie przerwą oczywiście naszego przeglądu prasy, który ostatnio troszeczkę zaniedbujemy, mili Państwo, dlatego czym prędzej przychodzimy już na nasze ulubione strony. Czy ty widziałeś wczoraj może Łyżwińskiego, jak go wynosili? No wiem, zasłał był Bidula, wiesz, na początku mówił, że podobno nie w tą nogawkę włożył. Wiesz, tak się bidny namolestował. Dopływ krwi po prostu w pewnym momencie. Odciął mu, wiesz, on był skóra i kości, no jak czymś takim molestować? I wszystko przez tą jedną brzydką, rozumiesz, obguziuta, no. Ale tak wiesz, że pomyślałem sobie, przyznam się, pomyślałem, biedny człowiek. O Łyżwińskim? Tak. No bo to wiesz to, no pamiętasz jak go pokazywali, jak on się uśmiechał, chędożył, popijał, wiesz, salcesonem zagryzał. Taki sarmata. Wszystko takie tłuste. A teraz taki jak z popielniczki a propos sarmata, na pierwszej stronie czytam, że kochanka zabiła hrabiego jakiegoś, podobno ostatni się ostał gdzieś Bidula zaszyty w tym naszym pięknym kraju. Zabili hrabiego. Niestety wbiła nóż mu w serce, no. Słuchaj, Staszek nie chce się uczyć. Co ty opowiadasz? Wielki artykuł przynosi dzisiejszy SE. Ale który Stachu? No Staszek nie chce się uczyć. No. Nie wiem, ale wiadomo. Nie, słuchaj, Staszek Cudny, mówi ci to coś? No, to jest narzeczony Kasi Tusk, czyli możliwe, że przyszły premier. Okej, wiem. Nie chce się użyć. Naprawdę jest trochę cudny. Tak, po pierwszym, stąd ten pomysł na cuda. Po pierwszym roku architektury tak się zmęczył, że rzucił studia. Staszek nie chce się uczyć, donosi SE. Ja lubiłem do różnych ośrodków jeździć z rodzicami, bo tam zawsze sympatyczne rzeczy... Ja nie tyle jeździłem, co mnie wysyłano. Sympatyczne rzeczy się działy. No teraz jakby z biegiem czasu wszystko się zdegenerowało. Teraz czytamy, że w ośrodkach są gwałty, alkohol i napady, wyobraź sobie. No co ty? Tak, ale a są adresy tych ośrodków? Jest zdjęcie pensjonariusza, 16-letni oprawca Michał W., to kolega z ośrodka w Karpaczu, także jeżeli Państwo planują urlopy w najbliższym czasie, na przykład na weekendy majowe, nie do Karpacza poprosimy. I polecamy Białystok, bo mam zdjęcie Martina M. i Błażeja D. No. Mili chłopcy w czapeczkach jak my, lat 17. No. Wyobraź sobie, jechali taksówką i gdy przyszło do uregulowania rachunku, tłukli go młotkiem, dusili linką i podważyli lewarkiem. No co ty opowiadasz? Tak, dziwne formy zapłaty, nie bierzcie taksówek w Białymstoku. A byłeś kiedyś na wczasach w Szajcach na przykład? Wyobraź sobie, że tam złodzieje kur z Wielkopolski zakradli się do kurnika w gospodarstwie pod Jarocinem, tam byłeś, ukradli ptaki, zapakowali do bagażnika i uciekli. Ale zaraz potem trafili do potrzasku. Ja pamiętam, jak przyszła do mnie jakaś koleżanka i za chwilę zaczęła nucić taką piosenkę Kai, pamiętasz? Do właściciela wróciły ukradzione kury oraz jaja, które zdążyły kury ze strachu znieść w bagażniku. Słuchaj, Czechy... To ci news. Czechy są... Wiadomo, że są przed nami, że są krajem dynamicznym. Słowacy mają już euro, Czesi i ich czeska młodzież. Tylko, że ich gwiazda mieszka w dupce, przypominam. Tak, ale słuchaj, jest fantastyczna seria zdjęć. Tak się uczy czeska młodzież i są zdjęcia z telefonu komórkowego, jak w trakcie nudnej lekcji nastolatka zrzuca przed kamerą majtki i zaczyna się zaspokajać. Naprawdę? Nie wiem, dlaczego jest napisane zaspokajać. Zaspokajać. Może załatwimy sobie jakieś wykłady na przykład w Czechach. Co to... I to wszystko się dzieje w liceum w Moście. Boże. W Moście? Moście. W Moście mają licea? I tak patrzę, rzeczywiście. A, to figiel. No dobrze. Jeżeli jeszcze chodzi coś o... No właśnie, wiesz co jeszcze waży? Z pistoletem do warzywniaka, pirat łapówkarz. Karetką woził telewizory plazmowe u mnie. Pod sąd za znalezioną pod dyskotekę komórkę u mnie. Zatłukł człowieka oślepiony radością. Uprawiał marihuanę w pole z kukurydzą. Sprzedał sztuczne płuco dziadka w autokomisie. No mam jeszcze amatora mandarynek w Potrzasku. Około 2:00 w nocy w trakcie patrolu policjanci na ulicy Przechodniej we Włodawie zauważyli mężczyznę przy warzywniaku. Przechodni rzucił się do ucieczki, ale daleko nie uciekł. Okazało się, że włamał się do sklepu. W środku wciąż był jego wspólnik, który nie zwracając uwagi na stróżów prawa wcinał mandarynki, przerwał, gdy założono mu kajdanki. Ukradł Zaczynam jak prezydent Kaczyński. Dawaj. Ukradł preparaty do pielęgnacji auta, następnie wypił i zmarł. Ma bardzo błyszczącą wątrobę. Ja mam coś znacznie gorszego. Kiepski dzień był wczoraj. Nie przystoi mówić o takich rzeczach na antenie i zastanawiam się, bo nas jeszcze słucha młodzież, która jedzie do szkoły, prawda? Poczekaj, niech dojadą, poczekaj chwilę. Myślisz, że już mogę? Tak. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to zniesiesz. Paweł Delong wreszcie dostał rolę w Polsce. No co, ty będzie uprawiał rolę? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8:00 do 10:00. W Esce Rock. No dobra, to ty zacznij, bo mi przez gardło po prostu nie przechodzi. Nie bójmy się, proszę Państwa, że nasza audycja ma dostęp do ekskluzywnych wiadomości i dzisiaj chyba jako pierwsi podajemy wiadomość, że Tomek Karolak jedzie do Hollywoodu. To już ci mówiłem, prawda? Tak, oczywiście, ale to wyłącznie ze względu na diastemę. To jest, proszę Państwa, niesamowite, że ma zagrać wielką diastemę. Będzie grał z Colinem Farrellem, tak? W filmie amerykańskim, nie jak Bachleda Curuś trzeciorzędową rolę, nie jak Weronika Rosati na horyzoncie. Główną rolę, głównie ze względu na to, że ma przerwę między zębami. Tomek Karolak, proszę Państwa, będzie brał udział w takiej scenie, gdzie Colin Farrell w pościgu za gangiem narkotykowym nie strzela w kierunku gangu Meksykanów, którzy uciekają z torbą narkotyków. W tym momencie upada pijany polski robotnik na ulicach San Francisco i kula przelatuje przez jego dwa przednie zęby. A potem trafia oczywiście w Meksykańczyka. I stąd się mówi świst kul, który pada. Żeby nie było, to jest autentyczna wiadomość. Colin Farrell wtedy staje, śpiewa jeszcze Polska. Karolak goes to Hollywood. A poza tym Karolak brzmi trochę jak Colin Farrell, prawda? To gdzieś tam podobno. Proszę Państwa, a druga wiadomość, którą podaliśmy, bo cała Polska niestety ze smutkiem patrzyła na stepy Pakistanu. My znaleźliśmy wiadomość, która chyba wszystkich dźwignęła i pokazała, że potrafimy. Jest potwierdzony. 9. edycja Tańca z Gwiazdami. No to już, ale to już jest pewne, to już 100% potwierdzone. Powiedzmy sobie szczerze. Mówiły o tym wszystkie portale. Marcin Chochlew. Co? Kto? Właśnie on będzie gwiazdą. Może posłuchajmy, kim jest. Państwa, posłuchajmy, kim jest, dlatego że cały dzień nam chodziło po głowie. Bijemy się w piersi, niedowiarki, sceptycy wielkiego talentu Marcina Chochlewa. Kogo? Kto? Chcielibyśmy w tej chwili również z Państwem zapoznać się z jego osobą. Kto? Głównie jestem aktorem, że oprócz tego jakichś spotkań z ludźmi w różnych miejscach w całym kraju, oprócz teatru i serialu to nic. Ale hobbystycznie, na przykład fotografia. Jeszcze nie wiem, wiesz co, jestem chyba za słaby jeszcze, mówię szczerze. Pozwól, Kubo, że jeszcze raz przypomnę ten krótki fragment wypowiedzi. Kim jesteś, Chochlewie Marcinie? Głównie jestem aktorem, że oprócz tego jakichś spotkań z ludźmi... Proszę publiczność, prosimy o spokój, prosimy. Naprawdę bo nie przebija się głos. Jeszcze raz, Marcin, mógłbyś powtórzyć, kim jesteś? Chochlew Marcin. Jestem aktorem, że spokój publiczność. Bardzo proszę Państwa o spokój. Proszę się nie rzucać w tej chwili na autografy później. Jestem aktorem, jeszcze raz powtórz, kim jesteś? Spotkań z ludźmi w różnych miejscach w całym kraju, w teatrze i serialu to nic. Ale hobbystycznie, na przykład fotografia. Jeszcze nie. Poranny WF w Esce Rock. Ty wiesz, że kiedyś miałem koleżankę, której siostra miała szwagierkę, która miała fragment jego ubrania w domu. Chochlewa? Tak. Relikwia. Co? Kogo? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w Esce Rock. W Esce Rock. Pozwolisz, że przypomnimy? Ale może nie, może powiedzmy szczerze, że nasi ojcowie mają dzisiaj dzień bez papierosa. Tak, to prawda, bo rzucali bardzo długo i w końcu się to udało. Mój rzucił w 92 razem ze zgonem. Był to dosyć bolesny proceder, tak, mój w 97, trochę później. Mój trochę dłużej palił. Proszę Państwa, mój wcześniej zaczął. Nasz dzisiejszy bohater, a boimy się wymawiać jego nazwisko, urodził się w Elblągu w Polsce 4 lutego 77 roku. Słuchaj, on miał urodziny dokładnie 8 dni temu. Nie, 6 dni temu. W roku 99 człowiek o nazwisku Chochlew ukończył Państwową Wyższą... Ty, ale naprawdę mamy na tłumiku, mamy... Poczekaj, jeszcze raz. No. Chochlew! Ty, to działa. Ale naprawdę, to się nazywa DAK, taka funkcja. Blokada, wiesz? Tak? No, poczekaj, tak, zaskoczenia. Poczekaj, udajmy, że gadamy o czymś neutralnym, dobra? No, Wyższą Szkołę Teatralną Filmową... No. Chochlew! Jezu, działa, naprawdę! Założyli nam tłumika. Wyższą Szkołę Teatralno-Filmową w Łodzi na Wydziale Aktorskim. Przypomnijmy, w dzienniku był notowany jako Chochlew! Kurwa, ale to jest niesamowite. Aktualnie można go oglądać w sztuce Mephisto Laboratory Przepraszam, co? W jakiej sztuce? W Mephisto Laboratory. Ale może dodajmy w reżyserii Jerzego Lacha. Jerzego Lacha, wystawionej w Miejskim Centrum Kultury w Warszawie, gdzie grupa zapaleńców stworzyła teatr ofowy i realizuje swoje zamiłowanie do sztuki oraz pasje aktorskie. Grają, gdy tylko otworzy ktoś im teatr. To jest niesamowite, tak, technika po prostu. A masz w głośnym wybieraniu w telefonie, tak? Ale wiesz, to musimy to opatentować, naprawdę. Naprawdę, no opatentujemy, że... Dobrze, dzwonimy, żeby ustalić... Prywatnie interesuje się Paweł Chochlew. Nie powtarzaj nazwiska, bo nas Marcin wyłącza. No. Marcin, artystyczną tak. Fotografię artystyczną i grafię komputerową. Wszyscy, to ty dzwoń telefon do tych panów, a ja powiem, że jeżeli każdy chce go zobaczyć, to sztuka Mephisto Laboratory w reżyserii Jerzego Lacha. Już dzwonimy? A tak. Ty wiesz, że Pawlowicz go kojarzy? Ta Iwona? No co ty? Posłuchaj. Podniosłam lekko wyżej swoje oczy. Iwona, proszę, tym razem nie kończ już w okolicy pośladku. Przeszkadzało. No zrób to jeszcze raz. A tego nie było. Czemu nie było tego w tańcu? W Paso Doble jest coś takiego, to jest taka mowa taneczna, że pośladki muszą być z przodu, nie z tyłu. Rozumiesz? No tak, się tak Zbyszek Wodecki. A ty miałeś z tyłu. A zresztą te pośladki, Iwonko, ci tak... tak, myślę, że tak. Ja ci wytłumaczę, gdzie one mają być. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że potrafisz w czasie tańca bardzo skupiać oczy wszystkich oglądających, również moje, tym razem na swoich pośladkach. O Iwona! Dziękuję bardzo, dziękuję. Ty słuchaj, on ma dupę z przodu. Nie wiem, czy słyszałeś. Jezus Maria, ale to jest fenomen. Boże. Spróbujmy jeszcze raz. Dzwońmy do Jacykowa. No, spróbuj. Poczekaj, ale tak z zaskoczenia. No, okay. Słuchaj, dzisiaj jest materiał, że... W tym talibańskim... Że Hanna Lis nabiła sobie... Kurde, działa. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Esce Rock. Ja się nie czuję gwiazdą, nie jestem gwiazdą i nie chcę być gwiazdą w tego słowa znaczeniu, o którym myślimy. Są to zwykle miłe gesty ze strony ludzi i często się przydaje w urzędach różnych i tak dalej. Na poczcie załatwić jakąś sprawę, czasem nie muszę dowodu osobistego pokazywać, wiesz, to jest dosyć wygodne. Zdarzają się takie sytuacje, teraz konkretnie nie pamiętam, ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jestem gdzieś w jakiejś knajpie, na jakiejś imprezie, gdzieś na mieście i się pojawia grupa młodych ludzi, czy tam starszych, nieważne w jakim wieku, i oni są pod wpływem alkoholu. No i czasami się zdarzają takie to jest fajne, no wiesz, niekoniecznie mi się to zawsze podoba i może nie zawsze mam ochotę, wiesz, z takimi ludźmi przebywać i z nimi rozmawiać, ale... No, to są te minusy, powiedzmy, ale jest ich zdecydowanie mniej. No patrz, no widzisz, jaki skromny, porządny chłopak, a ty od razu o nim, że gwiazdor. Może przypomnijmy, że dzisiaj bohaterem naszej audycji jest Marcin Chochlew. Przypomnijmy, może zapytaj mnie o rolę po studiach, żebym wymienił. Drogi Marcinie, gdybyś mógł nam wymienić swoje role filmowe zaraz po studiach. Zaraz po zakończeniu studiów grałem w filmach role drugoplanowe. Dziękuję. Dlaczego naplułeś na mikrofon? Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, ustalamy dzisiaj, kim jest gwiazda 9. edycji programu, który daje ludziom szklaną tarczę. Jaką szklaną tarczę? Jak się nazywa ta? Szklana kula. Kula. A co jest tańcu z gwiazdami, to jest szklana kula. kuleczka. Przypomnijmy, że mają mroczek, mają janiak, mają guzik. Ma zapędowska. Zobacz, nikt nie ma polskiego nazwiska w ogóle. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest agencja detektywistyczna? Tak, to jest detektyw. O, dzień dobry, moje nazwisko Misiura. Ja, proszę pana, dzwonię. Czy u pana można zamówić takie ustalenie, kto jest danych personalnych osoby, kim jest, czym się zajmuje i tak dalej? No to od 18 lat tym się zajmuję ja. O, to ja połączę z szefem, dobrze? To będzie pan Martenka. Szefie, jest ten pan. Proszę, dzień dobry panu Martenka, Eugeniusz z tej strony, witam pana serdecznie. Proszę pana, no więc wiemy... Eugeniusz Kazienko z tej strony, jestem detektywem od 18 lat i przepraszam, co jest w łazience? Ja nie dosłyszałem, proszę pana. Halo? Tak, coś pan mówił o łazience, przepraszam. Nie, to ja się nazywam Kazienko Eugeniusz. A, przepraszam bardzo. Detektyw i jestem z Koszalina. Dzień dobry, panie Łazienko. Proszę pana, no więc... Kazienko, przez K. Aha, Kazienko. Przepraszam, już sobie zapisałem. Ale z jakiej miejscowości? My tutaj dzwonimy z Wybrzeża, z Gdańska, więc szukamy kogoś, kto będzie blisko. Już, panie Kazienko, to już szef będzie mówił. Bo to może ja zacznę. Śmiechu warte, ale ja jestem... Panie Łazienko... Woda nam przecieka. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. W tej chwili głośno, wyraźnie Chochlew na antenie. A to nie jest nic niecenzuralnego, mam nadzieję. Nie, po prostu ewidentnie muszę coś sprawdzić. Chochlew. Okej, dzięki. W całym kraju Chochlew. Ale nie, w całym kraju pogodnie lub pochmurno, ale... Przetestowałem na Karolinie, jak się nie było, wiesz? No. I naprawdę działa. Czyli to nie jest tak, że to tylko w czasie naszej audycji? Nie. Znaczy, wiesz... Sprzedamy to. Wiadomości, to też jest trochę nasza audycja. Wiesz co, ja zadzwonię dzisiaj do Kamila Durczoka, żeby w trakcie informacji Dzień Dobry Fakty TVN powiedział Chochlew. Jak? Nie chcę powtarzać, bo to się wyłącza. Zobaczymy, czy u niego też tak będzie. Proszę państwa, urodzony w 1977 roku aktor, który ukończył co prawda Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi na Wydziale Aktorskim, ale jak potem przebiegała kariera? Przypomnijmy może role, które grał zaraz po zakończeniu studiów. Mamy chwilę czasu? Bardzo proszę. Zaraz po zakończeniu studiów... Jakubie, jakie role zaraz po zakończeniu Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi na Wydziale Aktorskim zagrał Marcin Chochlew? Pozwolisz, że już nie będę wymieniał nazwiska, tylko powiem, że ten pan w czasie studiów oraz po ich zakończeniu grał w filmie rolę, wymieniam, drugoplanowe. Wymieniłem od razu wszystkie, bo to szybciej. No dobrze, to może przypomnijmy taką krótką wypowiedź Marcina. O, dobrze, że powiedziałeś Marcina, bo wtedy nie wyłonię. Po której, proszę państwa, no, coś o ziemniakach nie będzie? Nie mamy wątpliwości, że musimy wykonać ten temat. Ja się nie czuję gwiazdą, nie jestem gwiazdą i nie chcę być gwiazdą w tego słowa znaczeniu, o którym myślimy. Są to zwykle miłe gesty ze strony ludzi i często się przydaje w urzędach różnych i tak dalej. Na poczcie załatwić jakąś sprawę, czasem nie muszę dowodu osobistego pokazywać, wiesz, to jest dosyć wygodne. Zdarzają się takie sytuacje. Problemu. Dzień dobry, Warszawa 22, kierownik. Dzień dobry, pani TVN się kłania, moje nazwisko Misiura, kulisy sławy. Czy to jest poczta? Tak, słucham. Proszę pani, bardzo chcielibyśmy paniom ewentualnie zaproponować taki krótki udział w naszym programie, a moglibyśmy, odwdzięczając się, dać wejściówki na Taniec z Gwiazdami. Ja połączę z Wojtkiem Iwańskim, który jest reżyserem. Momencik, Wojtku, jest ta pani. Dzień dobry, pani Wojciech Iwański, TVN, kłaniam się. Witam panią bardzo serdecznie. Czy to jest numer 5579929? Tak, słucham. Bardzo miło. Proszę pani, otóż w tej chwili przygotowujemy program Kulisy Sławy, żeby pani, no troszeczkę podnieść popularność jednego z naszych uczestników. Pani sobie zdaje sprawę, że czasami te nazwiska, ta lista nazwisk, która jest uczestników programu Taniec z Gwiazdami, jest nie do końca rozpoznawalna. Państwo pewnie się czasami spotykają jako widzowie, że nie każda osoba jest tutaj tak od razu, wie pani, a lista kojarzona. Dlatego w związku z jednym z naszych uczestników, Marcinem Chochlewem, czy nie wiem, czy pani mówi coś to nazwisko? Akurat nie kojarzę. Nie kojarzę pani. Proszę pani, więc właśnie tutaj jakby, żeby podnieść troszeczkę popularność tego uczestnika, bo wszystkim nam zależy na oglądalności, chcielibyśmy się umówić z państwem na taki mały, nazwijmy to performance telewizyjny, gdzie kręcąc program o Marcinie, zainscenizowalibyśmy jego wejście do instytucji publicznej, jaką niewątpliwie jest poczta, gdzie panie zareagowałyby żywiołowo, rozpoznając w nim znaną postać. Że to pan, panie Marcinie, do mnie, do mojego okienka, że zdjęcie, autograf. Także to jest po prostu taki troszkę Zapasiewicz, wie pani, Zanussi, Machulski, no ktoś bardzo znany. Czy możemy tak umówić z paniami? To będzie oczywiście u nas w kulisach sławy w telewizji, ten program ma dobrą oglądalność, a moglibyśmy się odwdzięczyć, zapraszając na przykład na finał Tańca z Gwiazdami, gdzie pan Chochlew będzie brał udział. Nie uprzedzajmy faktów, pani kolego. No ale wiadomo, że dojdzie do finału. Proszę pani, czy możemy liczyć na państwa pomoc? To znaczy, proszę pana, powiem tak, jest mi bardzo miło. Niemniej jednak ja, żebym państwa wpuściła na teren urzędu, to musiałby pan rozmawiać z dyrektorem. My oczywiście, proszę pani, zgody z naczelnikiem załatwimy, nie ma problemu. Chodzi nam o, wie pani, o ludzi gminu, ludzi, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, wie pani, no, takiego przeciętnego obywatela, który rozpoznaje w Marcinie wielką postać, gwiazdę, która widziała na przykład wszystkie jego role. Okej, ja wszystko rozumiem. Niemniej a czy pani, jak pani ma na imię, przepraszam? Barbara. Pani Barbaro, a czy pani na przykład może tak nam przez telefon tak radośnie powiedzieć, o, to pan, poznałam pana. To, tak w tej chwili byśmy zrobili tylko taką symulację. Proszę pana, to by wam program padł. Jak ja bym tak powiedziała. A mogłaby pani teraz? Tak po prostu tylko dla siebie, żebyśmy sprawdzili, czy to się uda. Nie, proszę pana. A czy mogła pani chociaż zawołać Marcin? Tak? Proszę pana, ja podam panu do mojego numer... okienka, ku mnie. Proszę pana, ja podam panu numer telefonu do sekretariatu. Dobrze, i tam wszystkie sprawy możecie państwo załatwić z dyrektorem. Dobrze, że pani, ale już na tym etapie możemy pani powiedzieć, że to naprawdę całkiem naturalnie wyszło. Widzi pani tak jakby troszeczkę od niechcenia. Nie, bo pani tak, o Chochlew, chodź. Tak, wie pani, tak troszkę jakby pani go tak wabiła. Wie pani, nie musimy się umawiać, wie pani, tutaj na jakąś taką przesadną euforię. Wystarczy, że pani po prostu rozpozna w nim i rzeczywiście może pani na tym swoim takim delikatnym zblazowaniu zaprosić go po prostu do swojego okienka. No wie pani, bo on jeszcze nie ma popularności Samuela Palmera, prawda? No właśnie. Rozumiem. No dobrze, to my zadzwonimy na... Już panu podaję numer. No. 557. Tak. I do sekretariatu jest 9800. Dobrze. Proszę pani, mamy jedną tylko taką prośbę jeszcze na koniec. Gdyby pani mogła takim gromkim okrzykiem zakrzyknąć Chochlew. Raz. Proszę pana, nie namówi pan. Proszę pani, raz krótko prosimy, tylko powiedzieć Chochlew. To nawet tak króciutko, tak Chochlew. Nie, bardzo mi przykro, nie namówi pan mnie. Ale dlaczego, to jest numer 9800 do sekretariatu, a do naczelnika urzędu, bo pan się źle zadzwonił, bo to już nie jest naczelnik urzędu, jest 557, tak. 9520 i naczelnikiem urzędu pani jest Elżbieta Usińska. I ona ewentualnie będzie władna z panem. A czy jest u was jakiś pracownik nazwiskiem Chochlew? Nie ma. No dobrze, proszę pani, spróbujmy naprawdę, bo to jest tylko króciutka próba, już pan naprawdę pani dajemy spokój. 3, 4. Chochlew! No, wyłączyła się, działa. Wojewódzki i Figurski. Get it now. Poranny WF. Esce Rock. Widzom życzyć szczęśliwych, rodzinnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia i miłego Sylwestra. Że Panna Czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda ogłaszają. Ty, ale się postarał, wiesz? Naprawdę się starał. Kto mu powiedział? On pewnie siedzi i się zastanawia, rany boskie, co ja im zrobiłem? Samuela Palmera znają wszyscy, a mnie? Dlaczego? Dzisiejszym bohaterem, proszę państwa, naszej audycji jest urodzony w 77 roku, 4 lutego w Elblągu. Nie mów, proszę cię. Marcin! Nie mów, proszę, nie! Chochlew! Ale proszę państwa, wyszliśmy do ludzi. Ja muszę to w domu wypróbować, bo może na przykład telewizor się wyłącza. Albo będziesz mówił tak, Odeta, i ona będzie... I światło gaśnie. I cisza. Jak ma twoja córka na imię? Stiepana. Dobrze, proszę państwa, wyszliśmy z naszymi mikrofonami. Nie dup przy mnie w nosie, proszę cię. Wyszliśmy z mikrofonami ulice. Na osiedla, byliśmy na Ursynowie, na Saskiej Kępie, Ochocie i zapytaliśmy o jedno. Kto jest na zdjęciu? Nie. A kto to jest? Niestety nie wiem. To ten aktor, tak? No, entiendo. Niestety nie wiem. Nie. Znajoma buzia, ale nie kojarzę. No, nie przypominam sobie. No entiendo. Nie. Rękę. Nie. Unego nie kupuję. Nie, mam już odczyłem to. Nie. No dobrze, w takim razie zapytajmy, bo pytaliśmy statystycznych mieszkańców. Zadzwońmy do człowieka, który już w serialu Kolumbowie pokazał, nie wiem czy pamiętasz, Kolumbowie, rocznik 20 według, jak niektórzy mówią, Bratnego, a ci co bardziej inteligentni, Brandysa. Ale ty wiesz, że Jan Englert podobno pięknie sika teraz na tym teoremacie Jarzyny, wiesz? wiesz? Naprawdę? Tak, no. Tak cudo, tak pięknie po polsku sikać potrafi. Dobrze, ja zacznę. Halo? Dzień dobry, czy to jest Jan Englert? Tak, słucham. Witam serdecznie, agencja impresaryjna All Stars. Ja dzwonię w imieniu Marcina Chochlewa, już łączę z kierownikiem produkcji, momencik. Dzień dobry panu, kierownik produkcji, witam serdecznie. Czy pan Jan Englert? Tak, słucham. Bardzo jest mi przyjemnie. Proszę pana, otóż w tej chwili jesteśmy na etapie realizacji programu Kulisy Sławy, którego głównym bohaterem jest jeden z naszych najwybitniejszych w tej chwili aktorów, pan Marcin Chochlew. I mamy takie pytanie, panie Janie, czy pan by się zgodził powiedzieć kilka ciepłych słów do kamery na temat no, niewątpliwego talentu pana Marcina? No, na temat pana Marcina mogę powiedzieć zawsze parę słów, bo to przy mój uczeń. Czy to był dobry student? Ale czy ja teraz już udzielam... No nie, tylko chcemy sprawdzić mniej więcej tonację pana wypowiedzi, bo pan go zna, dobry. Tak? Przecież ja go znam. Aha, pan go zna. Słuchajcie, ja nie bardzo wiem, z kim ja rozmawiam, bo zadajecie pytania jak dyletanci, więc przepraszam bardzo, jeśli nie wiecie, że ja go znam, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać. To nie chcemy rozmawiać, dziękujemy. Jak pan go zna, to dziękujemy. Do widzenia. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. Wydaje mi się, że on był chyba trochę zajęty. Ja był chyba trochę pod wpływem narkotyków, wiesz? On tak, ma tą młodą żonę i ona na lotki, że tak piją, wiesz? On trochę tutaj nie wie wielkiego kaca, niemożliwe. On go zna, ja pierdolę. Ale może jakiś czarpys. Może pomyłka. Spróbujmy, no, dawaj. No. 3, 4. Ale razem. Chochlew! No nie, no zna go, no. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w Esce Rock. Ja zjadłem 6 ziemniaków. Jeszcze raz. Obiektyw jest cały w ziemniakach. Bardzo dobrze. Akcja. Ja zjadłem 6 ziemniaków. To była jedna z porywających ról naszego dzisiejszego bohatera, którym, przypomnijmy, jest... Urodzony 4 lutego 1977. Wszystko się remuje. W Elblągu, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Filmowej w Łodzi na Wydziale Aktorskim, który od kiedy ukończył, czyli od 1999 roku, zagrał kilka porywających ról. Przypomnijmy filmy, w których zagrałby, to role... drugoplanowe. A bohaterem naszej audycji jest człowiek, którego można oglądać w sztuce Mephisto Laboratory, Marcin Chochlew. Człowiek, który... W reżyserii Jerzego Lacha, przypomnijmy. Niezła reżyseria tego Lacha. Otóż, proszę państwa, jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy z prawdopodobnie jedynym człowiekiem na kuli ziemskiej, który zdecydowanie reaguje rozpoznaniem na nazwisko Chochlew. I umówmy się, była to pierwsza i chyba ostatnia audycja, w której Jan Englert został zczyszczony z eteru. Na szczęście, proszę państwa, jest jeszcze tyle osób, które nie zna Marcina, do których dzisiaj zadzwonimy. No. Teraz poczekaj, bo się trochę pogubiłem. Teraz studia, tak? Tak, do studia dzwonimy. Dobra, proszę państwa, bo niestety już niektórzy tańczą. Już Samuel Palmer tańczy Kasia Glinka, tańczy ta Weronika. Palmer śpiewa. Aha, Palmer śpiewa i muszą mu za każdym razem zapalać światło, bo on się nie może znaleźć, bo on jest czarny, rozumiem. Znaczy oni zupełnie nie widzą, oni go lokalizują po dźwięku. Tak, czy ty już jesteś? A on mówi, ja jeszcze w aucie jestem. To jest rasistowski żart. Dobra. Halo? Dzień dobry, TVN się kłania, moje nazwisko Misiura. Czy to jest nasze studio tam w Ursusie? Tak, dzień dobry. Nie, to jest moje studia. No tak, przepraszamy bardzo, bo tu mamy akurat burzę. No proszę pani, bo mamy problem z tym Marcinem Chochlewem, który będzie tańczył w nowej edycji. A co się stało? No niestety nie możemy mu dobrać żadnej partnerki i prawdopodobnie, zresztą może asystent reżysera wszystko opowie, bo on będzie tańczył sam. Dobrze? Momencik. Marcenka, dzień dobry. Dzień dobry, ale przepraszam. Pani Tereso... Ja jestem właścicielką studia rekordów. Ja wiem, pani Teresa. No przecież doskonale się znamy. No właśnie, to co ja mam zrobić z tancerzem? Nie, no pani Teresa, bo chodzi o to, żeby nam pani udostępniła halę jednak troszeczkę dłużej, wie pani, dlatego, że mamy z tym, ten aktor Marcin, pani kojarzy Chochlewa? Marcina? Nie bardzo. No dobra, no nieistotne. Z Chochlewem mieliśmy taki problem, że... Ale co to znaczy? Co mam... Ale posłuchajcie, momencik. Jest z nim taki problem, że on tańczy sami, będzie po prostu potrzebował, bo nie możemy żadnej partnerki dopasować. Tak. Wy nie moglibyście, bo tam u was też ten Figurski z tą czwórką coś kręci. No nie możecie go trochę gdzieś tam skrócić im czasu? skrócić i on ma tylko poniedziałek, wtorek. Ale to proszę pani, przecież on może zrobić ten program w jeden dzień, to nie jest jakaś wielka rzecz. Ale nie, to chodzi o to, że on ma, gdzie TVN, ale poniedziałek jest na rozstawienie dekoracji. Proszę pani, a to nie można zrobić tak, że to jego dekorację rozstawiać we wtorek, najwyżej nie całą. Chochlew musi się, on będzie tańczył sam, to jest proszę pani bez precedensu, nawet nie wie o tym jury, on tam ten w tej chwili ćwiczy ten tańczyć koniec krojącego łabędzia. No dobrze, to jest solówka, ale to może możemy połączyć, żeby on sobie ćwiczył, bo ja nie mogę nic tu już zrobić. Ale to pani sobie wyobraża, że ten Figurski będzie prowadził ten swój cienki program, a ten drugi będzie tam tańczył w tle? Tym bardziej, że on nie tańczy bezszelestnie, bo on tańczy w takich ortalionach, wie pani. No dobrze, a czy on musi tańczyć koniecznie na tym parkiecie w studio jeden? Tak, on postawił takie warunki, no a jest niestety tutaj dyrektor Miszczak prosił o dogadanie. Nazwisko Chochlew. Nie, no okej, tylko że ja nic nie zrobię teraz już, bo ja już tak po A czy on nocami, czy może pani nam wpuścić go, żeby on nocą mógł sobie tańczyć sam? No pewnie, że w ogóle żadnego problemu on sobie nie tam ma. Ustawi jakiś magnetofonik, będzie puszczał muzykę. Nie ma żadnego problemu, przecież to no nie, damy taką lampkę, jak mają górnicy. Tylko mamy problem z tymi paparazzi, trzeba by jakoś, nie wiem, wzmocnić ochronę, żeby mu zdjęć tam nie zrobili, bo to potem wszędzie, jak się do prasy dostanie, no to będzie potem awantura. Jasne, że tak. Bo on będzie, wie pani, to jest bez precedensu, bo 9 edycji, znaczy to jest 9. Dla mnie to nie ma żadnego problemu. Dobra. Może w nocy ćwiczyć, może w każdym innym pomieszczeniu, jeżeli tylko znajdziecie, może u góry, gdzie tylko, to pani nie ma żadnego problemu. Dziękujemy pani bardzo. Mamy tylko taką jedną prośbę jeszcze też tutaj ze względów propagandowych, jakby ktokolwiek dzwonił, pytał, czy pani zna, to proszę powiedzieć. Nie znam. Jak on się nazywa jeszcze? Chochlew, Marcin Chochlew. Powiedzcie, że wybitny aktor, że pani zna, że Jan Englert dla niego studio. To znaczy, ja mam go znać, przepraszam. Bardzo byśmy prosili. Tak. Ale to nie jest specjalnie. Nie, proszę nie przepraszać, broń Boże. To jest przyjaciel Jana Englerta. Niech pani mówi, znam, widziałem wszystkie jego filmy. Doskonale. Okay. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. No, to jest druga osoba, która go zna. Mało brakowało, aż cisnąłbyśmy go do programu. No nie, ale ty będziesz gadący, tam będzie bezstrzelestnie tańczył. Tak, Figurski, a tam tańczy Marcin. Co to jest? Przemazał. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. I to już od rana do 10 w Esce Rock. Nie. A kto to jest? Niestety nie wiem. To ten aktor, tak? No, entiendo. Niestety nie wiem. Nie. Znajoma buzia, ale nie kojarzę. No, nie przypominam sobie. No patrz, jakoś tak wyszło, cholera jasna, nie, może nie ten przystanek, może nie ta ulica. Nie, to zdjęcie może wzięli, no. A no może zdjęcie, nie to złośliwie, pewnie Mariusz wziął nie tak jak trzeba. Proszę państwa... Może prywatnie powiedzmy, o czym się interesuje. Prywatnie nasz dzisiejszy bohater interesuje się fotografią artystyczną i grafiką komputerową. To znaczy, że on robi te takie obrazy? Takie mazy. Planet taki? Takie mazy na dykcie robi, sprzedaje i mówi kupcie, nazywam się Chochlew. Przepraszam. Nie, słuchaj, za dużo. Nie sabotuj własnej audycji, naprawdę. Proszę państwa, otóż udział Marcina w Tańcu z Gwiazdami zainspirował nas do tego, aby uczynić go bohaterem dzisiejszej audycji. On będzie tańczył sam. Rzeczywiście jest to bez precedensu. Będzie tańczył solówki, natomiast wymyślił piękną rzecz, że każdą solówkę wyreżyseruje zupełnie inna postać, największa postać z panteonu polskich reżyserów. No, oscarowe nazwiska, mogę powiedzieć. Andrzej Wajda. Tak, mamy połączenie. Ja połączę. Dobrze. Jesteś reżyserem, pamiętaj. Paso Doble zapisz. Cieszę się, że dzwonimy do mistrza. Halo? Przepraszamy, ale nie możemy odebrać telefonu. O, mistrz śpi jeszcze. Proszę nacisnąć. Strasznie ma słaby głos. A masz jeszcze do kogoś? Co do Krystyny Jandy może. No nie, to dzwoni tutaj. Nie, ja się nie podejmuję. No to dobrze, no to poczekaj, Janusz Gajos. Gajos, tak. Żeby wyreżyserował, no. Tak. Czy widzieliśmy, jak on wystawiał Onegina kiedyś i że... Rozumiesz. Dobrze, Gajos, dobre nazwisko. Tylko nic nie mów o czterech pancernych, bo on od razu rzuca słuchawką. Ja bardzo denerwuję. Potem jeszcze do Zamachowskiego. Tak. Zacznę. Może chcesz być Piotrem Walterem? Dobrze. Nie. Tak? Dobrze. Prezesem połączę. Chwileczkę. Dobrze. O, dobrze. Już jest Gajos, ale zmienił się. Tak. A ja zadzwonię co z tym poniedziałkiem. Może. O, jak poniedziałek będzie też. Dobrze. Aha, dobrze. Poniedziałek to Jacek. Dobrze, świetnie. Ja również dziękuję, do widzenia. Bye. Halo? Dzień dobry, pani telewizja TVN, moje nazwisko Misiura się kłania. Witam serdecznie. Czy mam do czynienia z panią Gajos? Witam tak? serdecznie. Proszę pani, mamy taką propozycję, bo rozumiem, że pani prowadzi interesy małżonka, prawda? Tak, tak. Ja połączę w tej chwili z reżyserem, z panem Wojtkiem Iwańskim, bo chodzi o reżyserię. Chcielibyśmy polecić panu Januszowi pewną etiudę do wyreżyserowania. Już łączę z reżyserem. Dzień dobry, pani Wojciech Iwański, TVN, program Taniec z Gwiazdami. Witam bardzo serdecznie. Z panią Elą mam przyjemność, tak? Pani Elżbieto, no jakby tutaj na naszym spotkaniu redakcyjnym podjęliśmy taką dosyć nietypową inicjatywę, ponieważ pan Janusz jest znany przede wszystkim jako wielki aktor, natomiast no, próby reżyserskie być może nie są jego taką codzienną wizytówką. Natomiast chcielibyśmy tutaj się pokusić o takie, wie pani, zainscenizowanie reżyserii ze strony pana Janusza, który poinstruowałby młodszego kolegę Marcina Chochlewa, który bierze udział w naszej 9. edycji, jak się zająć tańcem, jak poderwać publiczność, jak, wie pani, zrobić wrażenie, jak oczarować. To oczywiście wszystko byłoby na etapie takiej troszeczkę inscenizacji, ale z drugiej strony też fachowych porad ze strony pana Janusza. W tej chwili mamy wolne Paso Doble, ponieważ rumbą zająłby się pani Agnieszka Holland, tango Andrzej Wajda i tutaj mamy sambę pan Kawalerowicz. Pan Cyliński też zgłosił się. Czy jest taka szansa, że namówimy pana Janusza na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu? Ale ja musiałabym porozmawiać z mężem i proszę mi powiedzieć od razu, czy jakieś terminy są? No proszę pani, startujemy na początku marca, no i Paso Doble z 3. tańcem, więc rzeczywiście wymagałoby to już takich prób, spotkań, tym bardziej, że pan Chochlew jest dosyć wymagający, więc myślę, że musiałby zaakceptować po prostu pomysły pana Janusza. A, no to tutaj chyba w ogóle, bo do wakacji to w ogóle mowy nie ma, żeby mąż cokolwiek się, czy czegokolwiek się... Ale wie pani, tutaj nazwiska są naprawdę, no pan Tryliński, pani Holland, no jest dużo, no pan Wajda, to... Tylko naprawdę muszę panu powiedzieć, że szukamy wolnych dni w tej chwili. Ale co, tak teatr państwa absorbuje? Teatr, filmy, znaczy, pani, sesja w szkole w Łodzi. No możemy w tej chwili tutaj zapytać może, czy rzeczywiście prawdziwe są te pogłoski o tym, że pan Janusz wystąpi, jak oni śpiewają w tej 5. edycji? Jezu, broń przeciw. Bo wie pani, przeradziliśmy się trochę, że może tutaj współpraca z Polsatem jakoś blokuje naszą. Tym bardziej, że pan Samuel Palmer... Ale pan teraz żartuje? Nie, no są takie plotki, pan Samuel Palmer nam mówił i byliśmy zaskoczeni, no gdzie klasa... Ja myślę, że pan Samuel Palmer ma duże poczucie humoru. No też uważamy, że pan Janusz, no z taką kartoteką ról, no to w ogóle... No raczej nie bierze udziału w takich programach, dlatego chcieliśmy zaprosić do Tańca z Gwiazdami właśnie. No nie, no to też fantastycznie. Z Gwiazdami to myślę, że od razu panowie macie załatwiony. Tak. Znaczy, w ogóle nawet nie ma problemu. W roli reżysera, proszę pani, przypomnijmy. O to Paso Doble chodzi, czyli rozumiem, że... O to Paso Doble. A ja mam jeszcze taką prośbę. Ja podam panom może adres mailowy. Dobrze, proszę o tym projekcie napisać, dobrze? Doskonale. Już mogę? Pan zapisze, panie Wojtku. Tak piszę. Elia, czyli Elżbieta, Ludwig, Janusz, Alicja. Tak. @onet.pl. Dobrze, doskonale. O, na naszej skrzynce, bo my jesteśmy właścicielami Onetu, także udostępniamy pani tę skrzynkę za darmo. Już w tej chwili pani mają za darmo od nas. Doskonale. Świetnie. Pani Elżbieto, w takim razie bardzo prosimy pozdrowić pana Janusza gorąco z naszej strony. Wojciech Iwański, przypominam, TVN Taniec z Gwiazdami. Będziemy w takim razie mailowo wysłali. Bardzo proszę. Dziękujemy. Proszę, wielkie uściski dla mistrza. Pani Elżbieto, jeszcze jedno pytanie, bo robimy kulisy sławy o Marcinie Chochlewie. Czy pani może by się chciała wypowiedzieć na temat naszego uczestnika? Nie, ja dziękuję bardzo. Nie znam pana Chochlewa. Nie znam pana Chochlewa. Rozumiem. Dobrze, to wykreślmy Gajos, że nie znam. Dobrze, to dzwońmy do Guslika. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. Znaczy, chciałbym od razu zdementować w tym miejscu, bo to nie jest drink, tylko to jest po prostu tonik z cytryną. Ja generalnie stronię od alkoholu i bardzo rzadko piję, zwłaszcza na tego typu imprezach, bo to nie ma największego sensu. Po prostu dzisiaj przyszedłem na to spotkanie tutaj z różnymi ludźmi i tyle. A to jest tonik. Wiesz co, jak czas pozwoli oczywiście, bo to ja mam różne zobowiązania. Czasami wieczorem muszę zagrać przedstawienia i w związku z tym nie mogę się pojawić na takiej imprezie, bo takie imprezy zwykle się zaczynają od 19:00, 20:00, ja w tym czasie jestem w teatrze na przykład. No to trudno, żebym był jednocześnie w teatrze, na scenie i tutaj. Znaczy, no nieprawdą jest, są to zaprzeczenia o alkoholizmie, o narkomanie w związku z Kate Moss, Marcin Chochlew. I z tą Winehouse. Winehouse. Ale wyobraź sobie być rock'n'rollowcem i mieć nazwisko Winiar, nie? Słuchaj, ale dotarłem do dokładnej listy ról. Posłuchaj, ról. Zagrał, no. Ten człowiek zagrał w filmie Łódka, kolega Jacka, Stowarzyszenie kolega Roberta, posłuchaj, Skok jako członek bandy niewymieniony w zapisach, Córy Szczęścia jako Alek niewymieniony w napisach, Chopin Pragnienie Miłości jako fortepian. Na stronie. Ale jesteś złośliwy. Ciekaw jestem, czy powiesz mu to prostowo. Oczywiście, dzwoń do Chochlewa. No, przekonajmy się w takim razie. Proszę bardzo. Zobacz, na Chochlewa nie reaguje, tylko trzeba powiedzieć, kto co w mianowniku. No, powiedz. Założyłeś? Bo zobacz, Chochlewa. No, nie. A powiedz, a Chochlew? A widzisz, to jest uznawione na Chochlew, na mianownik, tak? Dopełniacz, nie, wołacz. Wołacz, to jest wołacz. Dobra, RMF. Nie, podajmy się za Radio Z, wiesz, bo z RMF-em już mamy kłopot. Dobra. Masz rację, RMF już chyba nam powoli zajmuje majątek. Halo? No. Dzień dobry, pan Marcin? Tak, przy telefonie. Witam serdecznie, Radio Z, dział emisji się kłania, tutaj z Warszawy dzwonimy. Halo? Czy pan może rozmawiać w tej chwili? Z panem Kubą Wojewódzkim? Ja połączę z szefem techniki, bo mamy kłopoty z pana nazwiskiem. Momencik. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Misiura z tej strony Radio Z. Halo? Figurski, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie, to coś są zakłócenia. Proszę pana, no bo mamy jakieś poważne problemy techniczne tutaj, wie pan, próbowaliśmy w internecie znaleźć przyczyny tej awarii. Niech pan posłucha, jak ja powiem nazwisko, niech pan posłucha, mówię Chochlew! I natychmiast się, proszę pana, wyłącza. I chcielibyśmy z panem ustalić, o co chodzi, dlaczego za każdym razem, kiedy wymawiamy Chochlew, to wie pan, wszystko się psuje w radiu. Zawiesza nam się emisja. No przykro mi, no nie mogę nic panu pomóc. Niestety. Nie jest. Pan nie ma z tym nic wspólnego. Znaczy, ze swoim nazwiskiem jak najbardziej mam dużo wspólnego. Tak. Noszę je od urodzenia, po moim ojcu. Tak. Ale z awarią w Państwa Radiu niestety nic. A czy mógłby pan głośno wypowiedzieć swoje nazwisko? Ale pan już to powiedział wielokrotnie, więc po co mam powtarzać? Nie, ale bardzo prosimy, bo chcemy sprawdzić, czy to działa też przez telefon. Pan naprawdę, Jan Englert, bardzo dobrze o panu mówił dzisiaj. Aha, dziękuję bardzo, tylko że akurat ja warszawskiej szkoły teatralnej nie kończyłem. Czyli kłamał! No, ługał jak bura. To nie jest moja wina. Proszę pana, powiedział, że pan był jego absolwentem i jego studentem i bardzo dobrze pana wspomina. Nazwał nas nawet ignorantami w kontekście rozmowy o pańskiej osobie. Proszę pana, czy może pan powiedzieć, jak pan się nazywa? Ale to przecież pan doskonale wie, jak ja się nazywam. Ale czy pan mógłby podać swoje imię i nazwisko? A dlaczego? Na kogo jest zarejestrowany ten telefon? Na moją mamę. A mama jak się nazywa? Mama została przy panieńskim nazwisku, nie wiem, czy chciałaby usłyszeć swoje nazwisko w radio. No dobrze, panie Marcinie, to my w takim razie bardzo dziękujemy, życzymy wszystkiego najlepszego. Już wysyłamy SMS-y na 9. edycję, kiedy pan będzie tańczył sam. Dziękuję bardzo. Gratulujemy serdecznie. Panie Marcinie, 2 godziny cała Polska o panu dzisiaj słyszała. O, bardzo mi miło. Pozdrawiamy. Dzisiejszym naszym i Państwa gościem był aktualny jeszcze na antenie pan Marcin Chochlew! Brawo! Ty, no teraz to już w ogóle nie działa. Nie, no, lampka zgasła. Ale popsuło się. Rajmund!